Panie trenerze, okazała wygrana, chyba tym bardziej cieszę, że po pierwsze na własnym boisku, po drugie po tej ubiegłotygodniowej przegranej z Pogonią, no i też patrząc w ligową tabelę, to jest drużyna, która gdzieś tam wam depcze po piętach, a teraz ten dystans się zwiększy. Tak, był to dla nas bardzo ważny mecz. Mówiliśmy sobie dzisiaj przed tym spotkaniem, że taka przysłowiowa walka o 6 punktów, albo nawet o 9. No i cieszę się bardzo i gratuluję mojemu zespołowi, który wytrzymał presję tego spotkania. Myślę, że zagraliśmy bardzo konsekwentnie, przede wszystkim w obronie. Zespół gości to naprawdę bardzo dobra drużyna i ten mecz pokazał, że to jest przeciwnik niezwykle groźny i niebezpieczny. Wynik jest, myślę, trochę wysoki, ale to też dlatego, że Gdańsk dosyć długo grał z wycofanym bramkarzem, a my z tego korzystaliśmy. Dzisiaj byliśmy skuteczniejsi. Także bardzo cieszą te 3 punkty i postawa zespołu. Myślę, że samo widowisko też świetne, tempo wysokie, dużo sytuacji bramkowych, dużo świetnych interwencji bramkarzy, także mecz bardzo otwarty też, to się mogło podobać dzisiaj i cieszę się, że kolejny taki bardzo dobry mecz w toruńskiej hali. Tuż przed końcem pierwszej części spotkania miał pan sporo uwag do pracy arbitra, o co tam chodziło? Czy tam był pewien błąd wynikający z tego, że naszym zdaniem piłka była podana do bramkarza, bramkarz ją złapał, sędziowie zinterpretowali to inaczej, no tak się stało, ale myślę, że w tym meczu jakichś większych kontrowersji i błędów sędziowskich nie było, także ja zawsze mówię, że jak sędziowie są niewidoczni w trakcie meczu, to bardzo dobrze dla widowiska, bo to znaczy, że dobrze sędziują i dzisiaj jestem zdania, że akurat ich postawa była naprawdę bardzo dobra i to dobrze dla futsalu, to dobrze dla całego jakby spotkania i dla kibiców. Pytałem o to Mikiego, zapytam także pana, panie trenerze, jak pan patrzy w tę ligową tabelę, to co pan sobie myśli, bo wygląda to wszystko bardzo ciekawie, tabela spłaszczona, no i wszystko wskazuje, że ta walka będzie do końca. Tak, walka będzie bez wątpienia do ostatniej kolejki tej rundy zasadniczej i musimy być bardzo czujni, dlatego też ten mecz traktowaliśmy bardzo, byliśmy bardzo skoncentrowani przed tym meczem i przystąpiliśmy bardzo tacy zmotywowani do tego meczu. Każdy mecz jest właściwie no, o wszystko i postaramy się szczególnie tutaj u siebie sprawiać tyle radości kibicom i wygrywać. Pamiętamy tą pierwszą rundę i początek, który był ciężki dla nas. My potrafiliśmy się odbić po tym ciężkim początku i skończyliśmy na czwartym miejscu po pierwszej rundzie, czy też czwartym, piątym, ex aequo. Chcemy zrobić wszystko, żeby ten początek był i już myślę, że zrobiliśmy dużo, że ten początek drugiej rundy z kolei jest dla nas o wiele lepszy i chcemy kontynuować teraz tą pasę dobrej gry przede wszystkim, bo myślę, że okej, zwycięstwo, ale jakby poparte taką, myślę, dobrą widowiskową grą. Z nami Michał Suchocki. Michał, o pierwszej połowie tego spotkania można powiedzieć tylko to dobrego w waszym wykonaniu, że dwa skuteczne, stałe fragmenty gry miały miejsce, a tak to chyba nie pomyśli graliście w tej pierwszej odsłonie. No tak, zgodzę się z tym, ale to był taki mecz. Wiedzieliśmy o tym, że i Gdański, my będziemy na początku się trochę badać i tak dalej. Były niewykorzystane sytuacje nasze. Gdańsk chyba też tam miał z jedną, dwie. Kola się spisał na medal jak zwykle. No co tu dużo mówić, no to taki był mecz. Dopóki druga, trzecia bramka nie wpadła, to było takie właśnie, jak mówię, badanie. Ale później worek się rozwiązał, trzecia, czwarta, no i wycofany bramkarz, także konsekwencją następne bramki. Tylko się cieszyć, 3 punkty zostają z nami, był taki plan, takie założenia spełnione, także oby tak dalej. No właśnie, teraz powróćmy do drugiej odsłony tego spotkania, już 7 minuta i wasze wyraźne prowadzenie 4 bramkami. Na pewno na sporym spokoju już wtedy poczynaliście sobie na boisku. Tak, no wiadomo, jak wpadną trzecia, czwarta bramka, w każdym zespole jest taki, wchodzi taki luz, także to było wiadome. No i mówię, no konsekwentnie graliśmy to, co mieliśmy założone. Trzecia, czwarta bramka była konsekwencją naszej gry, także cieszy, że założenia, cały tydzień przepracowany, oby tak dalej, mówię. No walczymy o tą 6, na pewno się łatwo nie poddamy i 6 będzie w Toruniu.
Pracowaliście w tym tygodniu nad zwycięstwem z rywalem, można powiedzieć, z Zamiedzy, z Gdańszczanami, natomiast teraz wasz odwieczny rywal w następnej kolejce przyjedzie do was i aż 16 dni macie na to, żeby poćwiczyć, jak tu wygrać z Gattą Active z Niska Wola. To znaczy może nie całe 16, bo nie będzie Mikiego, nie będzie Koli, nie będzie Klewiego, także może nie całe 16, ale na Gattę myślę, że coś mamy w zanadrzu, coś przygotujemy ciekawego i gwarantujemy ciekawy mecz i walkę o 3 punkty. Panie trenerze, pierwsze 20 minut to naprawdę pechowa dla was odsłona. Czy zdarzyła się taka połowa w tej edycji Futsal Ekstraklasy, kiedy mieliście, no można powiedzieć, miażdżącą przewagę i nic nie wpadło do sieci? No chyba nie zdarzyło nam się to w tym sezonie, aczkolwiek no takie mecze pewnie będą jeszcze. To jest taka sytuacja, że tracimy szybko bramkę niestety, to trochę ustawia spotkanie. I całą praktycznie połówkę z 15 minut dominujemy rywala, strzelamy dużo, dajemy strzałów. No i potem przydarza nam się nieszczęśliwy faul, co powoduje, że dostajemy bramkę do szatni. To trochę podcina skrzydła i ustawia spotkanie przed drugą połową tak naprawdę. I chyba, no cóż, no trochę nieskuteczność, oczywiście Nikola Nagu w bramce i druga połowa zaczyna się od gonitwy zaraz. No właśnie, 7 minuta, czyli 27 spotkania, już bagaż 0-4, ciężko to wszystko ratować. Jeszcze próbujecie, wycofujecie bramkarza, no ale nie udało się i no niestety sromotna porażka w Toruniu, chociaż kibice liczyli, że będzie bardziej wyrównane spotkanie, bo w Gdańsku pokazaliście się w meczu z FC z bardzo dobrej strony. No myślę, że tak, pierwsza połowa na pewno taka, że mogła się podobać i no, graliśmy naprawdę dobre spotkanie. W drugiej połowie myślę, że ta szybko zdobyta bramka na 3-0 znowu ustawiła drugą połowę i całe to spotkanie. Potem trzeba było się bardziej otworzyć, zaryzykować potem w przewadze. To zawsze jest loteria. Jedno złe podanie moje, jedno kolegi i kilka akcji, które nie przyniosły rezultatu. No. Cóż, no, trochę za wysoka porażka, myślę, patrząc pod kątem gry obu drużyn. Nie zasłużyliśmy aż na tyle, no ale taki jest bagaż, z takim bagażem wracamy, musimy wyciągnąć wnioski i grać dalej. I w końcu przejdźmy do minuty 30. Przyznam, że nigdy nie spotkałem się z sytuacją, kiedy drużyna bierze czas i ten czas zwyczajnie marnuje. Mieliście dużo pretensji w stronę, nie wiem, czy to sędziów, czy to drużyny przeciwnej, kibice zdezorientowani. O co tam chodziło, panie trenerze? Proszę wytłumaczyć. No jasne, że tak. Zamysł jest taki, że żeby wziąć czas, mając piłkę na połowie przeciwnika, gdzie można sobie wtedy wycofać tego bramkarza, bo to był ten pierwszy moment i chcieliśmy to zrobić. Myślę, że inni trenerzy podobnie postępują. Jednak kolega, kierownik położył tabliczkę, sędzia tam przysnął i zamiast mieć czas, to musieliśmy grać dalej. I miałem o to pretensje potem do sędziów, że przy następnej okazji, gdzie piłka mamy pod naszą bramką, oni ten czas nam odgwizdują, podczas gdy ja tego czasu już wtedy nie chcę. No, sytuacja kuriozalna moim zdaniem. Tam cały stolik tak naprawdę jest ludzi i ci tam sędzia stolikowy szuka guzika. No tak nie może być. No cóż, tak, czasami tak bywa. Być może potem sędziowie mogliby to odkręcić troszeczkę, tą sytuację. Rzeczywiście potem czas zmarnowany tak naprawdę, bo na pretensje i niepotrzebne, wiadomo, jak się przegrywa, to ta głowa gdzieś buzuje i tak to wygląda. Poprosimy o komentarz do tego spotkania. Wynik wyraźnie nie po waszej myśli, no ale może są jakieś pozytywy, które zauważyliście dzisiaj w waszej grze podczas meczu tutaj w Toruniu? No niestety, no wynik skończył się 6-7 dla Torunia, chwałę im za to, gratulacje. Ale wydaje mi się, że pierwsza połowa była tak naprawdę wyrównana. No, my mieliśmy dużo swoich sytuacji, oni wykorzystali swoje dwie, schodziliśmy do przerwy 2-0 w plecy. No, moim zdaniem kluczowa była ta trzecia bramka, gdzie straciliśmy od razu potem czwartą, wycofaliśmy bramkarza. No niestety wyszło na naszą niekorzyść i no, przegraliśmy to spotkanie. Jakie są twoje prognozy na kolejne mecze? No jeszcze sporo gier do rozegrania i można powiedzieć, że walka na całego, jeśli chodzi o dostanie się do pierwszej szóstki. No oczywiście tak. Kolejny mecz mamy za 2 tygodnie w Gniewach, który również będzie o 3 punkty i jesteśmy w stanie tam powalczyć. Nasza drużyna jest mieszanka wybuchowa, bo jest i parę troszkę młodzieży i są doświadczone osoby, które już grają w Ekstraklasie kupę czasu, jak Jacek Burgin, czy Wojtek Pawicki i Dominik Depta. Myślę, że mamy szansę, wielką szansę mamy na to, żeby awansować do szóstki i walczyć w grupie mistrzowskiej. I na koniec pytanie o zdrowie. Jak twarz? Dzisiaj ogólnie trup słał się gęsto na boisku w Toruniu i jedni i drudzy leżeli co chwilę. Jak tam u ciebie z twarzą? No tak, dostałem w twarz z około metra, zamroczyło mnie trochę, ale usiadłem na ławkę, trząsnąłem się i wszystko było w porządku. Nos na szczęście cały. Cieszymy się, powodzenia w dalszych grach. Dziękuję. Dziękuję ślicznie.